Pątnów to doskonałe miejsce do wybudowania polskiej elektrowni jądrowej. Tak uznali rządzący, którzy w tej sprawie podpisali już list intencyjny ze stroną koreańską. Obecnie w tym miejscu działa elektrownia, która wykorzystuje złoża węgla. Te jednak się kończą, stąd pomysł, by miejsce to zagospodarować inaczej. Elektrownia atomowa mogłaby tu powstać w ciągu 10 lat, jednak wcześniej trzeba przeprowadzić wszelkie analizy środowiskowe, geodezyjne i finansowe. Polscy politycy rządzący twierdzą, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać, że technologia koreańska jest sprawdzona, stosowana od 40 lat. Czy mieszkańcy sądzą tak samo? 50 lat temu już powinno to być zrobione, a nie dzisiaj. Czyli jak najszybciej powinno? Jak najszybciej. Jestem za. Przynajmniej ochrona środowiska na tym nie ucierpi. Taka jest prawda. To jest inwestycja. Jesteśmy za. Ja też jestem za. Myślę, że nasz region powinien się rozwijać i to daje szansę Koninowi i regionowi konińskiemu na rozwój. A przede wszystkim nam, Polakom, daje szansę na tańszą energię. Dużo osób ma jednak w pamięci Czarnobyl i to jest... Wie pani, oczywiście, no ale to jest teraz inny system, nie, budownictwa, inny w ogóle, inne struktury, jak to się mówi, nie? Powinniśmy być wszyscy za tym, że powinniśmy niezależni jako Polska, a przede wszystkim od Rosji, bo wiemy, co się teraz dzieje. Wystarczająco zanieczystości już tutaj jest z tego wszystkiego, więc po prostu myślę, że nie. A boi się pani, że coś by się mogło też stać? Nie, myślę, że technologia jest na tyle opanowana, że raczej nie, ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo jesteśmy podtrwani tutaj przez tyle lat, no to myślę, że nie, to nie jest dobry pomysł. Już nie dożyję, za czym elektrownia powstanie. Za 10 lat ma być. O! Nie wierzy pan? Może. Ale to dobrze czy źle? A niech budują. Ludzie będą mieli zatrudnienie. No szczerze mówiąc, to zdania są podzielone w tej chwili, no bo właściwie z jednej strony nikt nie wie, co może nam to, jakie korzyści za i przeciw, więc no nie wiem, czy to będzie akurat tak korzystnie dla nas, ale myślę, że tak. No. Jestem na tak. No ja na tym się specjalnie nie znam, ale mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł. Wiem, że takie elektrownie funkcjonują gdzieś tam w świecie. No my mamy taki przykry przykład z Czernobyla i jeszcze mam w pamięci, bo przecież to za mojego dzieciństwa było. Więc pewnie się obawiam, ale no mam nadzieję, że jakieś normy będą spełnione i się nic nie wydarzy złego. Mam nadzieję tylko, że ludzie pracy nie stracą. To jest jak gdyby tak tutaj w naszym rejonie takie najważniejsze. Myślę, że dobrze. Nie boi się pan. Trzeba prądu, a węgla już nie wolno palić. Nie boi się pan takiej atomowej? Jak się będę bał? Ja mam 76 lat, to czego będę bał? A pamięta pan Czarnobyl? Pamiętam, dokładnie. I to nie powoduje żadnego strachu? Nie, nie. Wie pani, ale węgiel już się tu kończy, no. No myślę, że to dobry sposób, bo zawsze ten prąd będzie trochę tańszy, mi się wydaje, niż teraz właśnie te ceny takie wszystkie wysokie, to przy to plus, na plus. I nie ma się w ogóle czego obawiać. No jest, ale w Ukrainie wybuchnie elektrownia i nas też sięgnie. Także myślę, że czy będzie tu, czy gdzieś indziej, to nie będzie jakichś tam wielkich problemów. No może boimy się, ale może się przyda. No boimy się, nie wiem jak to będzie. Bo Czarnobyl pewnie strachuje. O nie, pewnie, że pamiętamy. To większy jest strach, czy jednak radość, że coś powstanie w regionie? To po prostu lepiej, żeby nie było, żeby był spokój. Nie boi się pani? Boję się wielu rzeczy. Dopiero teraz dotarła do nas ta informacja i ciężko powiedzieć, jeszcze się, ciężko się do tego odnieść. Nie wiem, aczkolwiek moi teście, którzy mieszkają w Pątnowie, są przeciwni. My jesteśmy przyjezdni, więc raczej ten temat tak. Jest dla nas taki trochę z daleka. Ale no, trudno mi powiedzieć, bo elektrownia atomowa nie emituje na bieżąco żadnych zanieczyszczeń. Natomiast są te odpady, które gdzieś tam trzeba zgromadzić, więc to jest problem, nie? I tego się właśnie teściowie obawiają? Myślę, że tak. A myślę, że obawiają się też samego hasła atom.